Przeciwnik chciał mnie tutaj zaskoczyć posunięciem B3 w pierwszym ruchu. No, ale cóż, na to też jestem przygotowany. Więc ja tutaj gram takie złośliwe, czyli posunięcie G6. No bo przeciwnik tak stwierdza: A ustawię tutaj gońca na B2, będę robił presję po długiej przekątnej. No, a ja tak. A tu pokaż co tutaj potrafisz, ja też sobie chcę gońca na długo przekondu ustawić. Więc złośliwe podejście od samego początku. Przeciwnik goniec B2, skoczek F6. I tutaj przeciwnik zdecydował się na bicie na F6, co jest główną opcją. Jeżeli biały tego nie zrobi, no to gram po prostu goniec G7, roszatka, D5, C5. No, mam bardzo zdrową pozycję, zajmuję centrum. No nie ma się do czego przyczepić, no a też zawsze taki goniec na G7 będzie lepszy od gońca na B2, bo goniec na G7 jest broniony przez króla. To jest wbrew pozorom bardzo istotna kwestia, wa warto o tym pamiętać, ponieważ zawsze jakieś motywy taktyczne się pojawiają, związane z od odskokami skoczka Z6. No więc przeciwnik tutaj wybił, ja odbiłem. Przeciwnik szybko zagrał C4, więc tutaj przygotowanym i c4 po c4 bardzo ważne jest to żeby skontrować ruchem d5 ponieważ my tutaj mamy parę gońców więc chcemy tych centralnych pionów trochę powymieniać żeby pozycja się otworzyła żeby te gońce mogły agresywniej sobie podziałać przeciwnik zbił ja odbiłem skoczek c3 hetman a5 i przeciwnik a3 do tego momentu przeciwnik grał bardzo szybko więc to przygotowanie no wiadomo przeciwnik Chcę zagrać tutaj posunięcie B4, żeby mojego Hetmana wygonić. I tutaj mm, kojarzyłem, że jest C5 ruchem i C6 też jak najbardziej można grać. To znaczy, to są jedno i drugie jest dobre. To są dwa w porządku plany gry. Więc ja zdecydowałem się na C6. Jeżeli chodzi o posunięcie C5, to tutaj przeciwnik. No trochę będzie nam utrudniał życie tym gońcem z g2, tak? Bo tutaj punkt b7 będzie trzeszczał, więc ja tak za bardzo fanem tego c5 nie jestem. Bardziej mi leży posunięcie c6. I tutaj przeciwnik e3, ja goniec g7, przeciwnik skoczek f3, ja roszada, więc tutaj naturalny rozwój i f5, czyli odsłaniam tego gońca, no i jednocześnie... Pole E4 zajmuje. W ogóle tutaj no bardzo ważna to była dla mnie partia, bo e, no, w piątej rundzie skasztaniłem z tym gościem 2000, nie? No to trochę słabo na psychę to wjechało. E, no i wiecie, syndrom hazardzisty, no to się tutaj chciałem odkuć, a gość w ogóle był po, e, po dwóch e, porażkach z rzędu. No więc wiecie, chcia chciałem tę jego serię tutaj podtrzymać, żeby zrobił długą roszadę. Dla tych, co nie znają żargonu szachowego, no to zrobić krótką roszadę, no to 0-0, więc to oznacza dwie porażki z rzędu. Zrobić długą roszadę to trzy porażki z rzędu. Jest Audi jeszcze, cztery z rzędu chyba. I Olimpiada, to, to jeszcze więcej... Co? Chociaż nie, Olimpiada z chyba 7 porażek z rzędu. Kurczę, już nie pamiętam. To rzadko się zdarza. No dobra, więc tutaj w partii poszło B4. Ja zdecydowałem się odejść Hetmanem na D8. Tutaj okazuje się, że lepsze byłoby posunięcie Hetman C7. Ja nad posunięciem Hetman C7 się oczywiście zastanawiałem. No bo idea jest tutaj banalnie prosta, tak? Czyli chcielibyśmy zagrać posunięcie F4, następnie wybić na E3. No i wtedy po pierwsze pozbywamy się zdublowanych pionków, po drugie osłabiamy jeszcze pozycję przeciwnika, no i po trzecie otwieramy bardziej pozycję. Więc te nasze gońce będą w stanie działać jeszcze aktywniej, jeszcze agresywniej. Natomiast ja odrzuciłem to posunięcie ze względu na ruch wieża C1, no bo tutaj uznałem, że posunięcie F4 no to jest niemożliwe, tak? Bo przeciwnik tu pakuje skoczka na D5, wykorzystując związanie. No i nic z tego Hetmana na C7 yy, nie mam, tak? Na dobrą sprawę. Yy, natomiast okazuje się, że 300 IQ zagraniem teraz yy, jest posunięcie Hetman E7. I okazuje się, że zaciągnięcie tej wieży na C1 jest tak naprawdę bardzo dużym plusem dla czarnego, ponieważ później zagramy A5 i przeciwnik będzie miał problemy z tymi pionkami. A jeżeli wieża stoi na A1 i broni na A3, to zawsze na A5 przeciwnik może zagrać B5. Więc to naprawdę taka subtelna różnica. No i rzeczywiście to Hetman C7 wychodzi lepiej. No ja tego sobie nie, nie uzmysłowiłem, zagrałem hetman d8, to też jest w porządku ruchem. Przeciwnik Roszada, ja e6, przeciwnik d4, ja skoczek d7. Pamiętam, że kiedyś jakoś sobie wieczorkiem oglądałem z streama Dżubawy, Bawa taki z Gruzji arcymistrz. Swego czasu powyżej 2700, ale, ale mu się znudziło trenowanie w szachów. Woli sobie balować, więc teraz ma tam 2560 i streamuje sobie na Twitchu. I on właśnie jest dużym fanem B3 w pierwszym posunięciu. I tam kojarzyłem jego jakąś partię, gdzie właśnie bardzo przewalił, jak czarny mu się w ten sposób ustawił. Stwierdziłem, że ustawienie musi być zacne, nie? I rzeczywiście tak jest, no bo tutaj figury tak dobrze współpracują, nie wchodzą sobie w drogę, więc, więc musi być ok, tak? I tutaj przeciwnik trochę zaczął już świrować posunięciem B5, co jeszcze nie jest jakieś strasznie głupie, ale krok w złym kierunku, że tak powiem. Ja się zastanawiałem w tym momencie nad ruchem skoczek a4, no bo wjazd skoczkiem na c5 wygląda tak agresywnie na pierwszy rzut oka, prawda? Ale tutaj ustaliłem, że zagram Hetman f7, wybije po prostu na c5, zagram wieża fd8 i później zagram b6. I tutaj podważę tego pionka z C5. Później sam zagram C5, zwiększę presję na D4. Pozycja się otwiera. No to na pewno dzięki parze gońców mam przewagę. Na Hetman C2 planowałem po prostu skoczek B6, wpakować się na C4, A5. No i dalsza presja na presja na Hetmańskim, więc no, prawdę powiedziawszy, no to przeciwnik tutaj powinien raczej tak na jeża podejść do tej pozycji, czyli po prostu jakieś G3 ustawić, żebym tutaj F4 nigdy nie miał, no i stać w miejscu, trzymać tę pozycję, bo co tylko on zacznie grać pionami, no to zaraz się pozycja otworzy, a na otwarciu pozycji, no to ja zawsze korzystam, nie? Więc tutaj przeciwnik B5, i ja zdecydowałem się tutaj zbić na B5. Co ciekawe, Hetman A5 jest jeszcze lepsze. Ja nie byłem tak do końca fanem tego pomysłu: no bo bicie, odbicie. Hetman C2, no i tak uznałem, że tutaj ta słabość na C6 tak mi nie za bardzo leży. Ale okazuje się, że ta kontrola nad linią B jest bardzo tutaj istotna, a też mało tego mogę zagrać C5, nie? I widać, że ja jak te gońce wkroczą do akcji, no to przeciwnik będzie miał nieprzyjemną sytuację. Więc to by było jeszcze lepsze, ale c bije b5 jest ok. Tutaj d5 oczywiście nie zdobywa figury, no bo ja biję na c3, bicie na e6, bicie na a1 jeszcze, jakiś tam szach i hetman f6. No, mam jakość, przewagi, wygrana pozycja, jasna sprawa. Liczyłem bicie gońcem, Tutaj zaplanowałem posunięcie a6 i jak goniec odejdzie to właśnie nie b5, a hetman e7. I po prostu wieża fc8, b5 później. Dlaczego nie od razu b5, bo to wygląda fajnie agresywnie. No bo tutaj goniec b3 i przeciwnik wymienia łatwo te gońce, a właściwie z tego b5 nie skorzystałem, wręcz na jakieś a4 będzie trzeba uważać, więc z tym b5 się nie ma co śpieszyć. No, ale w partii przeciwnik zbił skoczkiem, no to ja tutaj A6, no i przeciwnik ewakuował się na C3 tym skoczkiem właściwie od, od ręki. Przyznam szczerze, że ani przez pół sekundy nie przyszedł mi do głowy ruch, który Stokwisz proponuje, czyli wieża C1. No. Muszę powiedzieć, że głębokie posunięcie, bo tutaj schodzi z tej przekątnej i na ABIE B5 jest D5, i przechodzi oponent do różnopolowych gońców. A gdzie wiadomo, że przy tych różnopolakach, no to tendencje remisowe są dosyć, do, dosyć spore. No to, to muszę powiedzieć, że mm, się zdziwiłem, jak mi kolega Stokwiw to podpowiedział w analizie. No ale w partii Skoczek C3, no to tutaj już widać, że to B5 było bez sensu, nie? No bo. Ja, ja wiem, że przeciwnik najpewniej chciał po prostu atakować po linii B, no ale no, poszedł tym skoczkiem na B5, A6 musi się cofać na C3, no a ja się tutaj aktywizuję, więc musi być niedobrze. W ogóle muszę Wam powiedzieć, że oponent po tej partii to przeżył chyba załamanie psychiczne, bo w kolejnej partii przegrał w 13 ruchach. No, po 13 ruchach po cię ustawił beznadziejną pozycję i się po prostu poddał. Także no, mówię Wam, szachy na psychę, czasami fest potrafię usiąść. No bo w 13 ruchów to nawet z Carsenem się nie da przegrać, nie? No, jeżeli się postarasz. Ale czasami ta wola walki już podupada no i już szechista się nie podnosi w turnieju. No dobra, więc tutaj wieża C8 przeciwnik zdecydował się tego skoczka obronić ruchem Hetman D2. I ja tutaj miałem dużą rozterkę, mianowicie jak zwiększać presję, jak najlepiej zwiększać presję na pozycję przeciwnika, bo dwa ruchy przypadły mi tutaj bardzo do gustu: to jest posunięcie B5 i bardziej, i bardziej taktyczne podejście, czyli skoczek C5. W partii zdecydowałem się na B5, jedno i drugie jest bardzo fajne, choć skoczek C5 no, trochę lepsze. Pierwsza sprawa zbić oczywiście tutaj nie można, bo jest bicie na D2, skoczek D2 i bicie na C3. No, moje gońce teraz są przepotężne, jeszcze tego pionka z C5 zdobędę, także luzik karbuzik. Ja podczas partii natomiast sobie stwierdziłem, że przeciwnik odejdzie tym Hetmanem z linii D, no ja wejdę na B3. Tylko tak nie podobała mi się pozycja tego skoczka, wbrew pozorom, bo uznałem, że on zawsze może zagrać goniec D1, no i mnie po prostu wygoni, tak? A tutaj jeszcze presja po linii B jest zacna. Okazuje się, że jest proste rozwiązanie. Wiesz, o C7 d5 znowuż nic nie daje no bo sieknę na c3 a później nawet skoczek a5 skoczek c4 mogę zagrać i po prostu mam idealną koordynację figur a wieża c7 się przyda po to żeby drugą wieżę tutaj dodać żeby zwiększyć presję po linii c więc no, nie doceniłem tego pomysłu no ale b5 też jest ok Przeciwnik wieża FC1, no ja jeszcze tutaj tak po drodze liczyłem, skoczek bije B5, ale to oczywiście nie przechodzi, no bo znowu jest bicie na A1. Więc w partii przeciwnik wieża FC1 no to jest teraz piękna placówka na polu C4, żeby jakąś lekką figurę tam wtarabanić. No i mam też dwa pionki na jednego na skrzydle hetmańskim, więc wiadomo, że chciałbym tam wrzucić figury i po prostu uruchomić te pionki, no i tam zajechać przeciwnika. Stąd skoczek B6. No i przeciwnik odszedł na D1, żeby to skoczek C4 nie było stępem to ja tak czy siak na c4 wjechałem, on tutaj zbił, ja odbiłem. No i przyznam, że tutaj zastawiłem pewną pułapkę na oponenta, w którą no przeciwnik hopsnął po jakichś 10 sekundach zastanowienia. Najlepsze byłoby tutaj skoczek e2, no ale ja uznałem, że hetman d6, presja na a3, Gram wieża C7, wieża C8, nawet gonie C8. No, jadę, jadę tutaj pionami. Prosty, skuteczny plan. Przeciwnik ma grube problemy. Jest fajna przewaga czarnego w tej pozycji. Natomiast przeciwnik tutaj przyspieszył całą akcję, grając posunięcie skoczek D2. Skoczek D2 poniekąd się rzuca w oczy. Stąd właśnie to policzyłem zawczasu. I tutaj zastawiłem pewną strategiczną pułapeczkę. Skoczek D2 się rzuca w oczy, no bo pole C4 jest zacne, goniec jest tutaj bardzo aktywny, no więc wiadomo, biały chciałby się tego delikwenta pozbyć. Natomiast tutaj jest F4. I to jest coś, o czym musicie, drodzy widzowie, pamiętać, bo ja wiem, że na takim podstawowym poziomie to taktyka pomaga tylko w zdobywaniu figur, nie? Ja zobaczę widły, przeciwnik nie zobaczy, zdobędę tam figurę, wygrywam partię. Natomiast na trochę wyższym poziomie taktyka też jest pomocna w realizacji planów strategicznych. Więc tutaj grając w 4 no nie zdobywam figury ani nic, ale... Pozbywam się swojej słabości i tworzę słabość przeciwnikowi, co jest naprawdę zacnym zyskiem w tej sytuacji. Ponieważ, jeżeli przeciwnik zbije, no to jego pozycja momentalnie się sypie. No, wjeżdżam tutaj Hetmanem na D4, no jest pozamiatane. No, brakuje tylko wieży na D8, już, już po zawodach. Więc przeciwnik zbił na c4, ja tutaj na c4 odbiłem i no jeżeli teraz zbiję na f4, no to ta sama historia. I tutaj na związaniu przeciwnik straci materiał, bo za chwilę wrzucę wieża fc8. W partii skoczek e2, no to ja wybiłem na e3 i hetman e7. I teraz zobaczcie, jest słabość na E3, jest słabość na A3, więc są tutaj duże problemy po stronie przeciwnika, tak ze strategicznego punktu widzenia. No, ja się bawię bardzo dobrze, bo no, są te słabości, a co więcej, mogę wprowadzać figury do gry, od razu te słabości atakując, więc jeszcze zyskuję tutaj dodatkowo czas. No, po prostu wszystko idealnie. Więc przeciwnik Hetman D3 tutaj broni. No bicie na C4 oczywiście nic nie daje, bo najpierw zbiłbym z szachem, a później odbiłbym na C4. Więc Hetman D3, ja tutaj wierzę E8. Liczyłem też posunięcie goniec H6, co wydaje się być logiczne i też jest dobre, ale nie aż tak dobre. Bo tutaj przeciwnik. Może skoczek F4 blokować, a jeżeli zagramy najpierw wieża E8, no to tej opcji nie ma. Więc wieża E8 i w partii poszło bicie na C4. Król F2. No, jedyny teoretycznie sposób, żeby tego pionka obronić. Nie pomaga, bo gram goniec H6. E4 oczywiście też przeciwnik nie pchnie, no bo pionka zdobywam. Skoczek F4, szach. Jak król się cofa, no to mogę tam wybić, wybić na f4. No i to jest kompletnie wygrana pozycja. Bo po pierwsze jest pionek więcej, po drugie, kr król przeciwnika osłabiony. No a jeszcze te, te pionki słabe. A jeszcze tutaj kąpek mówi, że dokładniejsze nawet wieża e1. No powiem ci, panie Stokwisz, że nie jestem jakoś przekonany. A bo pionkówka będzie wygrana, tak? sobie policzył, czy co? A nie, że tutaj zdobywamy i ten. No, okej, okay, no dobra. No to na pewno będzie wygrana, bo tutaj dwa pionki suną, ale jakoś nie jestem fanem realizacji przewagi w końcówkach hetmańskich, bo zawsze tam jakieś wieczne szachy są i tak dalej. No ale dobra, ta, tak czy tak, wygrana, także jest okej. Okay. No więc w partii wieża C4. Ja tutaj na C4 odbiłem i przeciwnik Hetman C3. Jeżeli Hetman bije C4, to ja planowałem szach. Przeciwnik musi królew f1, żeby obronić skoczka i teraz wieża e6. I tutaj po prostu dojeżdżam przeciwnika na królu. Jeżeli on w ten sposób się będzie bronił, no to szach, wjeżdżam na f2, no i zgarniam pionka, no i król oczywiście totalnie słaby, więc wygrana. Więc w partii het mam c3, no to ja zbiłem pionka, zagrałem wieża d3 i tutaj przeciwnik się poddał. Po niedługim zastanowieniu. Jeżeli chodzi o jakieś wieża B1, no to zdobywam po prostu kolejnego pionka no i taka wieżówka no to jest w łatwy sposób wygrana. Bo jeżeli przeciwnik pójdzie na trzecią linię, to wtedy szach i bije na a 3, no i wiadomo. A jeżeli przeciwnik pójdzie na pierwszą linię, no to wtedy pionek C leci do pola przemiany, i już od razu jest. Po Więc powiem Wam, że no bardzo gładkie zwycięstwo. Bardzo gładkie zwycięstwo. No tutaj niemal, że perfekcyjnie zagrałem tę partię. No było parę momentów, gdzie można było troszkę precyzyjniej zagrać. Jeszcze lepiej niż ja zagrałem, no ale ogólnie po prostu złapałem z debiutu praktycznie delikatną przewagę, no i ta przewaga do końca partii się tylko powiększała, także bardzo tutaj z siebie byłem zadowolony po tej partii. Wyszło super. No, powiem Wam, że. Wrażenia z Serbii spoko. To, to, już, to jest już mój trzeci wyjazd do Serbii, a czwarty turniej w Serbii. To, co mi się przede wszystkim podoba, to to, że jest w miarę tanio. Natomiast to, co mi się nie podoba, to palenie wszędzie. No bo tutaj normalnie można palić w pomieszczeniach i po prostu to jest tragedia. Bo czasem, jak tam na obiad pójdę i przychodzi dziesięciu chłopa i tam ka każdy pali, no to kurde, oddychać się nie da. To, to, to jest wkurzające, muszę Wam powiedzieć, trochę mieszkając w tym. Hotelu, to mam takie wrażenie, Jakbym, jakbym się tak cofnął do prl tak z opowieści rodziców dziadków, i tak z filmów, nie jest ta, taka stówka, obrusy takie brudne, poplamione, taka bawa, co ci tylko tak niemal rzuca ten talerz, tak po prostu wkurzona, że i zawracasz głowę. No, jest tak, tak po prostu, jak ja, jak ja bym był organizatorem turnieju w Serbii, to by mnie reklamował w Polsce, że jest wycieczka do PRL-u, że możesz się poczuć tak jak twoi rodzice za młodu. No, mi się wydaje, że to po prostu 300 IQ chwyt marketingowy, ale autentycznie. Tak odrapane ściany, nie, jakieś tam schodnika, jakieś, tak wiecie, wszystko takie no od jest robione, tak wygląda to paskudnie, muszę powiedzieć odropany wszystko. No to tak, tak, refleksja tak, mnie refleksja tak, tak, że, że tak, tak, że wyobrażam, że tak, był. lubił. <grywa> Tylko karmią bardzo dobrze, a z tego co kojarzę to za tamtych czasów to z jedzeniem nawet bywało kiepsko. A tutaj muszę powiedzieć, że no full, na każdy poś... nic w ogóle nawet do sklepu nie muszę chodzić, tyle co w sklepie kupuję sobie picie. Bo jak do, do każdego posiłku nawalu tego chleba to po prostu no nie da się chodzić tutaj głodnym, także póki co no tak jestem zadowolony, chociaż muszę wam powiedzieć, że którejś nocy w, w, jakoś pierwszy, drugi czy trzeci dzień wstaję w, środ, w środku nocy, bo mi się siku zachciało, wchodzę do łazienki, zapalam światło, tam cyk-cyk-cyk jakiś robaczek do odpływu się schował, nie, chyba karaluch jakiś i tak kurde zetkałem ten odpływ, nie? ale kurde, no jest klimacik muszę powiedzieć, wesoło no dobra, także to już partia gitowa, mam nadzieję, że podsumowanie Wam się podobało, jeżeli tak to zostaw komentarz czerwie-czerwika i widzimy się w kolejnej produkcji także papa pa, widzimy